Lotniskowiec odkrycie, rozdział drugi, część pierwsza. Weszli do sali tronowej zamku Canterlot. Sala tronowa była barwnie udekorowana witrażami, a także licznymi kwiatami. Na jednym z witraży kapitan Piorun zobaczył zwycięstwo szóstki kucyków nad Discordem. Pomyślał: no, to dopiero musiała być epicka bitwa. Jego uwagę zwróciło co innego. Na tronie, na samym końcu sali, siedziała księżniczka Celestia. Tron obok był takiego samego rozmiaru, pewnie dla jej siostry Luny. Ta szła obok niego i cichszem zerkała w jego stronę. Nie bój się, moja siostra nie gryzie. Tak, ja myślę, że nie gryzie, ale pierwszy raz jestem i staję przed obliczem monarchini tak potężnej. No, niech wasza księżniczkowa mość zobaczy. Ty władasz księżycem, twoja siostra słońcem. I mogę powiedzieć szczerze, że no tak nie za bardzo mamy możliwości, żeby ewentualnie się obronić przed taką potęgą. Co sugerujesz? Sugeruję to, że jakbyśmy nabroili, to podejrzewam, że twoja siostra by nas spopieliła momentalnie. Szturchnęła go. Oj, wy ludzie, macie takie zabawne poczucie humoru. Moja siostra nikogo nie karze w ten sposób, a tym bardziej nie wtrąca do lochów czy popieli za pomocą słońca. To co robi? Dowieź się, spokojnie. No, bo problem może być niesamowity. Dobrze. Podeszli do tronu. Celestia zerknęła. Niezła delegacja, siostro. Jak cię urządzili? Bardzo dobrze. Nie było problemu. To dobrze. Wezwałam cię tutaj, młodzieńcze. Jakie tytułowanie, powiedział. Twilight wyszła na plus i powiedziała: ucisz się, księżniczce Celestii się nie przerywa. Dobrze, przepraszam bardzo. Zaprosiłam cię tutaj, młodzieńcze, dlatego że mamy pewien problem. Jaki? Zaraz go rozwiążemy. No, tak naprawdę to wy jesteście tu problemem. Znaczy, że co? Mamy się ewakuować, co? Nie. Chodzi o to... Przejdę od razu do rzeczy. Chodzi o to, że zaczynacie się przemieniać w kucyki. Nagle zdębiał i aż go oblał pot. Jest, że niby jak? Przecież nikt nie pił serum przekształcającego, czy tam domestosu. Od jaki domestos chodzi? Twilight westchnęła i powiedziała: na ich planecie to jest środek do czyszczenia toalet. Luna mało się nie płakała, ześmiechła Celestia, tylko rozszerzyła powieki. Aha, rozumiem. Chodzi o to, że nasza magia powoduje w was zmiany genetyczne, które prowadzą do nieuchronnego. To znaczy, że to mamy stąd odlecieć? Nie wiem, jak wrócić. Moja w tym sprawa, żeby wam pomóc. Znalazłem rozwiązanie. Mogę was przenieść. Jak przeniesiesz coś tak ogromnego jak... Tak. Podejrzewam, że dam radę. Z małą pomocą mojej siostry. O rany boskie, to się źle skończy. Twilight podeszła i spojrzała mu w oczy. Nie bój się. Wiemy, co robimy. No, na pewno. Tak jak z gryfami. Co się z nimi stało? Rozpiździliśmy ich okręt i zniszczyliśmy dwa lotniskowce. O, a o tym nie wiedziałam. Kto wam dał rozkaz zgładzenia ich? Postanowiliśmy sami wymierzyć sprawiedliwość. Miały zamiar zabić wiele setek kucyków. Co mieliśmy zrobić? Czekać, aż was pozabijają?
Celestia wstała z tronu. Nie mieliście prawa bez mojej wiedzy ingerować. Zakłóciliście harmonię. Raczej ją przywróciliśmy. Daliśmy temu ich przywódcy ultimatum, że jak coś będzie kręcił, to zwalimy mu całe wiadro głowic atomowych na łeb. Celesta wstała. Teraz to żeście przegięli. Od dzisiejszego dnia macie zakaz działalności na terenie naszej planety. Ale przecież gdy Twilight będzie miała nad wami pieczę, niech się dowiem tylko, że coś kombinujecie, czy przesyłacie się, czy nawet promy zaczynają latać w innym kierunku niż Ponyville, a gwarantuję, że dopiero zobaczysz, na co mnie stać. Siostro, będę miała też na nich uwagę pod względem technicznym, żeby nie kombinowali czegoś. Ja... Nie o to chodzi. My chcemy wrócić, ale to nie powód, żeby nas... To jest powód. Chodzi o to, że za bardzo się rozbrykaliście w naszej krainie. Księżniczko Celestia, chciałem powiedzieć, że to nie jest nic osobistego, że ich skasowaliśmy. Słowo klucz, skasowaliście. Tak jak skasowaliście jednego zabójcę, który chciał moją siostrę Lunę kropnąć. To było przypadkiem. Nasi ludzie weszli na niego, a on już wyciągał sztylet, żeby dokończyć pole ochronne, by ją ochroniło. To my go wykończyliśmy. Tak. I wszystkie kucyki zobaczyły, że ludzie posiadają broń masowego rażenia. Snajperka to nie jest broń masowego rażenia. Zgadzam się, siostro. Musimy działać ostrożnie. Przepraszam bardzo, że się wpieprzę. Za przeproszeniem. Twilight znowu wybiegła przed niego. Jak śmiesz się tak odnosić do księżniczki Celestii? Wtrącicie do lochu. Mam wyjebane na to. Posłuchajcie, nie będziecie mi rozkazywać, co my mamy robić. Nie jesteśmy pod waszą jurysdykcją. Tak, zgadza się, nie jesteście. Przykro mi mówić, ale już jesteście. To niemożliwe. Jesteśmy pracownikami floty. Gwiezdnej floty. I podlegamy tylko pod naszą jurysdykcję, a nie waszą. Przybyliśmy tu przypadkiem. Nie mieliśmy złych zamiarów. A wy co już zaczynacie? Celestia trochę się skrzywiła. Miał rację. Nie są pod jej jurysdykcją. Nagle obraz zaczął się rozmywać i znalazł się na mostku. Ćmok się odwrócił, powiedział: kłopoty? Gdzie jestem? No, razem ze wszystkimi pan wrócił z powierzchni. Co tu się dzieje? No właśnie mamy zamiar to ustalić. No to mamy problem. Zasadniczy. Ser, potwierdzam, otwiera się portal przed nami. Wielki portal na orbicie planety się otworzył. Co jest po drugiej stronie? Nie uwierzy pan. Nasza Ziemia. Nagle otrzeźwienie zadziałało. Kurs na portal, przelatujemy. Nie zostaniemy tu dłużej. A myśliwce zostały, pojazdy, cała baza. Ściągnij wiązką co się da, wszystkich naszych ludzi i spadamy stąd. Co się stało? Nie chcesz uwierzyć. Oni chcieli nas tu wykorzystać. Do czego? Nie chcesz wiedzieć, do czego nas chcieli wykorzystać. Podejrzewam, że ta cała ich księżniczka chciała nas wykorzystać do tego, żebyśmy sprzątnęli ich wrogów. Że niby my zakłóciliśmy harmonię, a sami nam kazali likwidować tych i tamtych. Czyli co? Czyli mam podejrzenia. Okej, rozumiem. Dobrze, no to pełna naprzód. Daj 3/4. Nie chcę ryzykować. Okręt ruszył. Rozpędzali się powoli. No, za chwilę będziemy w domu. Wrócimy czymś o wiele większym. Tak będzie trzeba. Skoordynowałem kurs. No to za chwilę. To się stanie. 3, 2, 1.
Przeszliśmy, mamy przejście, potwierdzam. Jesteśmy na orbicie Jowisza w Układzie Słonecznym. Dotarliśmy, udało się. Nagle tysiące komunikatów zaczęły przychodzić do okrętu. Nagle jedno wywołało, ktoś nas wywołuje, kto? Admirał. Na ekran, połącz go. Witam, kapitanie. Widzę, że udało wam się wrócić. O, odprawa będzie ciekawa nawet, widzę. Panie admirale, jak pan to usłyszy, co mamy panu do powiedzenia, to pan z fotela wyskoczy. Wiem, co się dzieje. Jak, skąd pan wie? Wszystkie dane są telemetrycznie już przesyłane z waszego okrętu do nas. Mamy wgląd w całą sytuację. Dobrze, że wróciliście do domu. Jak wrócicie na ziemię, zapraszam na uroczystą kolację wszystkich. Będziemy świętować, że wróciliście cali i zdrowi. Dziękuję, sir, ale nie było trzeba. Trzeba. Dobrze, że wróciliście. To była długa wyprawa. Okej, dziękuję. To co, chłopaki? Dziękuję, że wytrwaliśmy wszyscy. To my mamy panu czym dziękować. Gdyby nie pana postawa i zawzięcie, to już dawno byśmy się poddali. No, powiem szczerze, nagle drzwi się otworzyły na mostek. Wszyscy spojrzeli w tym kierunku. Ja się wyspałam. A wy? O kurw. Co jest? Starlight, a co ty tu robisz? Byłam w gości. Dlaczego nikt mi do jasnej cholery nie powiedział? Portal się zamknął właśnie. Co? Jesteś w naszym świecie. Starlight wytrzeszczyła oczy. No to panowie, to teraz musimy opracować metodę, jak odstawić Starlight z powrotem do Equestrii. Ciąg dalszy nastąpi, widzę. Znowu będziemy musieli lecieć tam. Nie mamy wyjścia. No to nic. Fajnie, znowu będziemy tam musieli lecieć, ale tym razem polecimy jeszcze lepszym okrętem, naszpikowanym. Wszystkim po zęby. Tym razem już nie damy się tak łatwo podejść.